Gościem mojej figury TV jest dziś Szymon Kołecki, znany polski ciężarowiec. No i teraz pytanie, jak się przedstawić? Dwukrotny wicemistrz olimpijski, czy wicemistrz olimpijski i już mistrz olimpijski? Póki co jestem wicemistrzem olimpijskim dwukrotnym, ponieważ postępowanie dyscyplinarne, które zostało rozpoczęte po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia przepisu przez mojego rywala, ono jeszcze trwa i pewnie długo potrwa, także do jego zakończenia moje tytuły się nie zmieniają. Szymonie, jakiś czas temu w jednym z wywiadów powiedziałeś, że jesteś sportowcem niespełnionym. Czy w związku z tym, że wkrótce prawdopodobnie jednak będziesz tym mistrzem olimpijskim, rywal, który cię pokonał, zrobił to w nieprzepisowy sposób, czy teraz możesz już powiedzieć, że jednak jesteś trochę spełniony? Prawdę powiedziawszy, chociaż to dziwne jest do wytłumaczenia i do zrozumienia na pewno dla niektórych, jeżeli faktycznie ten tytuł zostanie mi przyznany i protokół zostanie zmieniony i to ja będę mistrzem olimpijskim, to będę mógł ze spokojnym sumieniem i z czystym sercem powiedzieć, że jestem sportowcem spełnionym. Niedawno byłeś prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, po igrzyskach zrezygnowałeś. Jeszcze raz chciałbym cię zapytać, czy to na pewno była dobra decyzja i dlaczego się na nią zdecydowałeś? To przede wszystkim była trudna decyzja i zależy z którego punktu widzenia na nią patrzeć, ona była dobra lub niedobra. Ja uważam, że to była jedyna możliwa do podjęcia, ponieważ jako zwierzchnik federacji, która odpowiadała za te przykre wydarzenia związane z spadkami dopingowymi, ja nie miałem innego wyjścia i nie podlegało dyskusji, że musiałem się poddać, co nie zmienia faktu, że wiele rzeczy jeszcze mógłbym zrobić, kilka spróbować naprawić. Niemniej jednak to za czasu, kiedy ja prowadziłem związek, doszło do tych fatalnych wydarzeń i może nie bezpośrednio, ale pośrednio jednak ja za nie musiałem wziąć odpowiedzialność. Wielu prezesów w innych instytucjach, również polityków, takich decyzji nie podejmuje. Ty takie kroki podjąłeś. Każdy tą decyzję musi podjąć sam i uznać, co jest dla dyscypliny najlepsze. Ja uznałem, że moje odejście będzie w tym momencie najlepsze. Spotykamy się tuż przed Mistrzostwami Polski ciężarowców do lat 23. Powiedz, no, za 4 lata kolejne igrzyska Tokio, z którymi znów będziemy wiązać wielkie nadzieje. Czy są tutaj obecnie w polskiej kadrze tacy zawodnicy, którzy mogą dostarczyć nam satysfakcji w Tokio? No, młodzieżowcy, czyli zawodnicy do lat 23, powinni być bezpośrednim zapleczem kadry narodowej seniorów, ale nie jest to tak mocna grupa wiekowa, jakbyśmy chcieli. Jest to grupa, która kilka lat temu przeszła z kategorii juniorskiej, a tam mieliśmy przez pewien okres słabe wyniki sportowe. Jednak są tutaj sportowcy, którzy, jestem pewien, będą reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, jak Kasia Kraska w kategorii 58, teraz najlepsza sztangistka we wszystkich kategoriach wiekowych, jak Daniel Bayer, który mam nadzieję rozwinie się tak dobrze dalej, jak rozwija się dotychczas, to pozwoli mu na pewno powalczyć o medal na igrzyskach w Tokio i takie rodzynki są. Natomiast nie jest to jeszcze na dzień dzisiejszy grupa, która stanowi o sile reprezentacji. Myślę, że ci, którzy z kategorii juniora młodszego teraz wchodzą do juniora, ci, którzy mają 18-19 lat tej grupy juniorskiej, są tymi, którzy niedługo do tej reprezentacji powinni dołączyć. To jest to ostatnie pytanie na koniec. Nie jesteś już prezesem Polskiego Związku. W takim razie zdradź nam, czym teraz się zajmujesz. Czy dalej będziesz jakoś tutaj wspierał polskich ciężarowców, no nie tylko dobrym słowem, ale również radą? Jeżeli tylko będzie taka potrzeba i taka prośba z kogokolwiek strony, to zawsze jestem do dyspozycji. Natomiast ja mam oczywiście swoją pracę, swoje rzeczy do robienia. Dodatkowo też jestem prezesem klubu, w którym mamy sekcję podnoszenia ciężarów w Ciechanowie. Także z ciężarami na pewno się nie rozstaję. Niemniej jednak no już tak aktywnie, jak robiłem to w ostatnich 3,5 roku, to na pewno nie będzie. Szymon Kołecki był dziś gościem mojej figury TV. Jak Państwo słyszeliście, najprawdopodobniej wkrótce sportowiec spełniony.